Trwajcie w miłości. Pod takim hasłem odbyły się tegoroczne jubileusze par małżeńskich w gminie Gromnik. W tym roku ponad 80 par obchodziło swoje święto. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele parafialnym w Gromniku. Druga część uroczystości odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie tegorocznym jubilatom zostały wręczone okolicznościowe medale, statuetki oraz pamiątkowe dyplomy. Nie zabrakło również Marsza Mendelssohna, wspólnego toastu oraz odśpiewania 100 lat szanownym jubilatom, którym gratulacje i życzenia złożyli wójt gminy Gromnik, wicestarosta powiatu tarnowskiego oraz proboszcz parafii Gromnik. Szanowni Państwo, są cechy, które charakteryzują małżeństwa. Miłość, wierność, rozsądek. I za to chciałem Państwu podziękować, bo dzięki temu jesteście dzisiaj i dzisiaj świętujecie. Drodzy Państwo, co mogę życzyć Państwu? Przede wszystkim zdrowia, błogosławieństwa Bożego i oczywiście, żebyśmy się spotkali znów za 5 lat. A póki co dzisiaj życzymy miłej, sympatycznej zabawy do białego dnia. Jesteśmy zobligowani jako samorządowcy zorganizować jubileusze tych, którzy obchodzą swoje złote gody, czyli 50-lecie pożycia małżeńskiego. U nas od pewnego czasu, od kilkunastu lat praktykujemy w ten sposób, że zaczynamy od srebrnego wesela i poprzez 5 lat, kolejne 5 lat, aż nawet powyżej 50-lecia obchodzimy te jubileusze. Myślę, że mnogość par małżeńskich, jaka co roku bierze udział w tym wydarzeniu. Tutaj pan wójt Bogdan Starszyba jest prekursorem tego typu imprez dla jubilatów. 150-180 osób to jest naprawdę ogromna rzesza i co roku, jak widzimy, przybywa tych par. Zresztą atmosfera jest świetna, ludzie świetnie się bawią, mają okazję się spotkać, powspominać swoje dawne czasy i obecne. No, w większości to są sąsiedzi, w większości ci ludzie się znają, więc tutaj jest taka rodzinna, kameralna atmosfera. Ze specjalną dedykacją dla wszystkich zaproszonych gości wystąpiła Dominika Pruchnicka, gromniczanka, która wzięła udział w programie telewizyjnym The Voice of Poland. To, co mam, to radość najpiękniejszych lat. To, co mam, to serce, które jeszcze na wszystko stać. To, co... Jubilatów swoim występem rozbawił do łez kabareciarz Stan Tutaj. Tradycyjnie dla jubilatów odbyła się zabawa taneczna, trwająca do późnych godzin wieczornych. Proszę nam powiedzieć, jak się Państwo bawicie, jak się Państwu podoba dzisiaj? No, nadzwyczaj, bardzo dobrze. Bardzo miła zabawa. Atmosfera też jest bardzo miła. Także myślę, że do rana spędzimy miłą zabawę. Według Pani, jaka jest recepta na udane małżeństwo? Recepta wzajemne zaufanie, zrozumienie. To jest najważniejsze w życiu i miłość. Miłość aż do końca. No super, jesteśmy zachwyceni uroczystością i w ogóle, no fajnie jest. A jak się Panu podoba? No jestem bardzo zachwycony. Super, super. A według Pani recepta na udane małżeństwo, Wasz 50 lat razem? Wytrwałość, cierpliwość. Ustępstwo, żeby jedno drugiemu ustąpiło. Kłótnia, godzenie, no i tak jest do dzisiaj. A według Pani recepta na udane małżeństwo? No cóż, dużo zaufania i cierpliwości przede wszystkim, bo niestety nie jest łatwo. No ale mamy 30 lat wspólnego życia, więc chyba dałyśmy radę, mam nadzieję. Wszystkim parom serdecznie gratulujemy, życząc wiele zdrowia i wytrwałości w dalszych latach wspólnego życia.